Jak pewnie widzieliście, Netflix zrobił ostatnio pierwszy trailer. Była piękna jak to czarodziejka, ale no miała swoje jakieś takie cechy charakterystyczne, jak chociażby te loki, czy to, że kiedyś była garbuzką, jak była jeszcze zwykłą dziewczyną. Nie, Netflix to ma chyba gdzieś podsłuchy, albo po prostu ogląda moje filmiki, bo gdy tylko powiedziałem, że Yennefer powinna mieć garb i powinna być bardziej wzorowana na tej książkowej, proszę bardzo. Wszystko mamy w trailerze. Możecie sobie zobaczyć gdzieś pewnie tutaj. I ja powiem, że no, zaimponowali mi, scenarzystka mi zaimponowała, bo widać było, że przeczytała te książki, że wie o czym pisze. Ta pani, która napisała scenariusz, jak i cała trójka głównych aktorów, czyli odgrywających Yennefer, Ciri i Geralta, widać było, że wie co będzie grać. I to jest fajne. Podobno nawet Cavilla z jakiegoś filmu chcieli tam wywalić, bo za dużo grał w Wiedźmina trójkę na PS4. Więc no też w sumie, no nie fajnie, że go chcieli wywalić, ale fajnie, że grał. Podobno przeczytał też wszystkie książki i to też, kurde, było widać, że on bardzo, 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 bardzo chciał tego Geralta zagrać, bo z tego, co mówiła właśnie też scenarzystka główna, to Henry Cavill cały czas do niej dzwonił, cały czas był zainteresowany rolą i gdy pisała dialogi Geralta, to miała w głowie jego głos, więc to już wtedy było wiadomo, że ten casting raczej już wygrał. Co do Yennefer, miałem dużo do powiedzenia na jej temat, na temat tego, jak bardzo mi się nie podoba ta aktorka w tej roli w poprzednim filmie, i muszę przyznać, że tutaj scenariuszem chyba to się wybroni, bo aktorka słyszałem, że jest dobra. Nie pasowało mi to, że nie wygląda za bardzo jak Yennefer, ale jeżeli będziemy mieć pełne origin story, a na to wskazuje fakt, że mamy na tym trailerze Yennefer w tej formie, która była tylko wspomniana w książce, no to ja to kupuję, powiem szczerze. Mamy tutaj w tym trailerze jeszcze wiele rzeczy, do których się mogę odnieść, ale ten film miał być głównie o tej Yennefer i o tym origin story, o którym chcę więcej powiedzieć. No bo dla tych, którzy nie wiedzą, nie czytali książek, Geralt w sadze powiedział takie zdanie, znaczy pomyślał sobie takie zdanie, że ona ma wzrok garbuzki, czyli było coś z nią nie tak, była najprawdopodobniej troszkę zdeformowana, zanim została czarodziejką. To się zdarzało bardzo często. Niektóre czarodziejki miały ślady po ospie, na przykład, które później zostały usuwane za pomocą magii. I tutaj fajnie, że dostaniemy z tego jednego zdania najprawdopodobniej jakąś większą historię, albo i nawet cały odcinek, bo może być tak, że twórcy pomyśleli sobie, dobra, no to pokażemy w tym pierwszym sezonie, który z tego co widziałem po trailerze ma być raczej oparty na opowiadaniach z pierwszych dwóch części. No i to jest fajne, bo dzięki temu będziemy mieć takie fajne wprowadzenie w świat. Pokażą nam, słuchajcie, patrzcie, to jest bitwa pod Sodden, o której w ogóle też nie widzieliśmy, a którą zobaczymy na ekranie. I to jest chyba najbardziej takie zdrowe i bezpieczne podejście, jeżeli materiał źródłowy, który realizujemy w jakiś sposób, ma dużo fanów. No bo zobaczcie, mamy Wiedźmina, który został zrealizowany z taką dużą dozą pewności siebie scenarzystów. To było w przypadku naszego polskiego Wiedźmina z Żebrowskim. I tam było widać, że to nie zagrało, no bo ktoś oparł się na w ogóle materiale źródłowym pochodzącym z komiksów, które były troszeczkę przerysowane, dodał dużo od siebie, no i w ten sposób dostaliśmy historię jakiegoś randomowego typa, który uważał, że napisze lepszego Wiedźmina niż Sapkowski. Tutaj mamy coś zupełnie innego, mamy podejście bardzo takie korowe do i właściwe do tego materiału źródłowego, że nie wyrzucamy nic, co było w oryginale, dodajemy po prostu nowe rzeczy i budujemy na tym, co było. I to jest coś, co jest naprawdę w obecnych czasach, gdzie wszyscy starają się jakąś oryginalnością swoją wybić nawet na znanej marce, zagrać coś po prostu inaczej, zrobić po swojemu, to jest to moim zdaniem dobre. I jeżeli ludzie będą narzekać, jeżeli serial będzie dobrze zagrany, jeżeli będą w nim te rzeczy, które w książkach były mocne, jeżeli uda się tego ducha Sapkowskiego oddać, no to myślę, że ludzie, jeżeli będą narzekać, to już będą narzekać tylko dlatego, że po prostu nie jest to gra i jest to inne podejście. No, w takim wypadku, no to faktycznie no nie da się tego pogodzić, ale ja ich bardzo szanuję za to, że starają się zrobić coś swojego. Dobra, chciałem się jeszcze odnieść do kilku innych rzeczy, przede wszystkim do tego, że aktorka, która gra Ciri, jak pewnie zauważyliście, ona ma 17 lat, z tego co wiem. A Ciri w tym okresie no, jest dużo młodsza.
W ogóle jej historia w tym pierwszym sezonie to powinna być bardziej okrojona, ale oni chcą tutaj zrobić takie origin story tych innych postaci, czyli jak mówiłem wcześniej, będzie Yennefer, może zrobią jakieś takie origin story Ciri, o którym mogliśmy tylko usłyszeć trochę w grze i przeczytać w książce, bo było tam troszkę tych nawiązań do tego jej dzieciństwa, które nie było jakoś szeroko opisywane, umówmy się. No a Geralta tak naprawdę, no ja originu Geralta mam nadzieję, że nie, no ja nie chciałbym zobaczyć, mam nadzieję, że nie będzie, bo nie chcę żadnego Wiedźmina Gruchy, myślę, że może Wiedźmin Grucha by się zgodził. Jakby była scena o zdejmowaniu z konia, to no, mógłbym wtedy się pisać na to, nie? Ale ja bym właśnie chciał zobaczyć tego Wiedźmina już takiego gotowego, wiecie, na trakcie. Podobno właśnie w pierwszym odcinku jest scena, w której Henry Cavill gada ze swoim koniem przez jakieś bite 3-4 minuty na początku odcinka. To jest super moim zdaniem, fajnie takie pokazanie tego, jaki Geralt był, zanim w ogóle poznał Jaskra, bo też mieliśmy to opisane, że on wiele razy z Płotką rozmawiał, a zanim poznał Jaskra, to w ogóle nie rozmawiał z ludźmi za bardzo i nie nawiązywał z nimi jakichś bliższych relacji. Fajnie jakby było przedstawione to właśnie, za co Wiedźmina lubimy, czyli to, jaki on jest już jako gotowy Wiedźmin, nie chce żadnych małych Geraltów, żadnych dziadków, żadnych kapłanów i interpretacji Kaer Morhen takiej własnej. Może być to jako krótka retrospekcja, jako, wiecie, próba traw pokazana czy coś, ale na pewno nie młody Geralt, jakieś tam zabieranie go od rodziców, nie, tego zdecydowanie nie chcę. Skupmy się na bohaterach właśnie takich jak Yennefer, jak Ciri. No a co do tej 17-letniej Ciri, o której zacząłem mówić wcześniej, to wydaje mi się, że ona zostanie po prostu postarzona scenariuszowo, czyli to nie będzie tak, że oni będą udawać, że ona ma 8 lat, tylko po prostu z racji tego, że aktorka jest starsza, a nie chcieli dawać tej roli jakiemuś dziecku, i szanuję tę decyzję dosyć, to po prostu będzie ona troszeczkę starsza, gdy Geralt ją będzie odbierał, powiedzmy, będzie miała te 13 lat, 12. No, ma to trochę sensu, bo jednak byłoby to idiotyczne, jakby udawali, że ta dziewczyna jest po prostu dzieckiem takim totalnym. Także tutaj też szanuję, że jest jakaś tam decyzja podjęta z ich strony, taka konkretna, ale że mówią o tym już teraz. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Tam oczywiście jest kilka innych rzeczy, jak na przykład to, że Henry Cavill będzie tam te swoje sceny wszystkie z mieczem sam kręcił, to możecie sobie obejrzeć ten wywiad, bo jest to całkiem ciekawy. Nie chcę się odnosić do wszystkich rzeczy, które oni tam powiedzieli, bo byłby to naprawdę długi materiał, ale moje takie najważniejsze nadzieje przed tym serialem póki co są podbudowane i tego się trzymam. Dzięki za oglądanie, no i na razie.